Dietetycy od lat przypominają, że śniadanie to posiłek najważniejszy dla zdrowia i właściwego funkcjonowania całego organizmu. Dobrze wiedzą o tym dzieci z przedszkola publicznego nr 6 w Suwałkach. Placówka zorganizowała we wtorek zajęcia pod tytułem Dzień Zdrowego Śniadania. Przedszkolaki miały okazję zapoznać się z pracą prawdziwego kucharza, przygotować i spróbować pysznych, zdrowych potraw. Śniadanie nie musi być nudne. To świetny pretekst, aby bawić i uczyć dzieci, jak ważne są zdrowe nawyki żywieniowe, mówi Iwona Łazarska, dyrektor przedszkola nr 6 w Suwałkach. Wesoły dzień, u nas dużo gości. Dzięki uprzejmości pana Piotra Bagińskiego nasze przedszkolaki mają dziś okazję przygotować wspólny zdrowy posiłek. Myślę, że każdy sposób, żeby przekonać dzieci do zjedzenia większej ilości warzyw i owoców jest dobry. Dla dzieciaków to jest świetna zabawa. Dla kucharzy natomiast jest to okazja takiego bezpośredniego kontaktu z bardzo wymagającym klientem, jakim jest małe dziecko. Dzieciaki najbardziej ze wszystkich produktów żywnościowych lubią rzeczy słodkie i słodycze, natomiast my bardzo dbamy o to, żeby dieta była zbilansowana, bogata w owoce i warzywa. Tych warzyw jest mnóstwo w naszej diecie, nad tym czuwają panie kucharki i pani intendentka. Natomiast dzisiaj to jest nie lada atrakcja i mamy nadzieję, że dzieciom zostaną takie pozytywne skojarzenia z właśnie zdrowej żywności z zabawą. Były wesołe kanapeczki, zdrowe koktajle owocowo-warzywne oraz sałatka owocowa. Dzieci poznały także zasady zdrowego odżywiania się. Co dzieciom smakowało najbardziej? Marchewka. Tylko marchewkę? I jeszcze winogrona. A ty jakie owoce warzywa lubisz? Ogórki, pomidory i jabłka i arbuz. Super, ale dużo. A ty jakie owoce lub warzywa lubisz? Jabłka i banany. Super, bardzo fajnie. A ty? Truskawki, maliny, ogórki i pomidory. Czy lubicie takie jedzenie, jakie dzisiaj tutaj możecie spróbować? Tak. A dlaczego? Bo jest pyszne. Lubisz? Lubię. Dlaczego? Są bardzo pyszne i zdrowe. Bo mają dużo witamin i są bardzo zdrowe.